i Państwo posłowie, Pani Starosta, Szanowni Państwo radni na czele z przewodniczącym Rady, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, drogie paczki sztandarowe, Szanowni Państwo. Spotykamy się dziś, aby upamiętnić jedno z najdolniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Dokładnie 225 lat temu uchwalona została Konstytucja 3 maja. I chociaż wydarzenie to jest odległe czasowo, to nadal w świadomości nas, Polaków, zajmuje bardzo ważne miejsce. Dla naszego narodu był to wielki moment. Moment przełomowy, który zapoczątkował gruntowne zmiany ustrojowe ówczesnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Ustawa rządowa z 1791 roku stała się również swoistym testamentem, symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych dla kolejnych pokoleń. Konstytucja z 3 maja 1971 roku była pierwszą pisemną w Europie oraz drugą na świecie. Została opracowana przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Akt prawny likwidował wady panującego systemu politycznego, a także podkreślał dążenia niepodległościowe po pierwszym rozbiorze Polski. Zmie zmienił diametralnie obraz i postrzeganie polskiego społeczeństwa. Wartości zawarte w konstytucji, takie jak równość wobec prawa, tolerancja, Prowadzenie podziału władzy czy rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem jego dalszego rozwoju. Kolejna rocznica uchwalenia tego wielkiego wydarzenia rodzi wiele refleksji i przemyśleń. Z perspektywy czasu śmiało można rzecz, że konstytucja z 1791 roku stanowiła bardzo odważny krok. Bez dwóch zdań krok naprzód. W swoich ramach zakładała zmiany i reformy, które miały uzdrowić Rzeczpospolitą i zapewnić jej lepszą przyszłość. Uważam, że dziś po upływie ponad dwóch stuleci wciąż warto wykorzystywać sprawdzone już treści, bo w wielu przypadkach są one ponadczasowe i mogą być dobrym wzorcem dla nas Polaków. Bo wszystkim nam zależy na tym, żeby polskie państwo się rozwijało, Obywatelem żyło się, obywatelom żyło się lepiej, a sprawiedliwe i mądre rządy budziły powszechne zaufanie. Korzystając z okazji, tak wspaniałego święta, zwracam się również do Was, drodzy mieszkańcy Łomży. Proszę Was o jeszcze więcej entuzjazmu, wzajemnej życzliwości, niekiedy też cierpliwości oraz wiary w to, że kierunek, który wspólnie obraliśmy, jest słuszny. Bo my wszyscy tu i teraz decydujemy o przyszłości naszego pięknego miasta. Nie bójmy się podejmować decyzji, nie czekajmy, aż ktoś zrobi to za nas. Idźmy śladem działaczy Sejmu czteroletniego. Bo gdyby nie ich odwaga i zdecydowanie, nie byłoby Konstytucji i wszystkich idących za nią reform. O Konstytucji uczy się dzisiaj w szkołach, w uczelniach. Warto przypomnieć sobie rolę tego dokumentu w naszej historii i współczesności. Dokument ten sprawia wrażenie zabytku historii prawa, który miał kiedyś jakieś znaczenie, lecz którego moc sprawcza dawno już leciała. Tak nie jest. Konstytucja odzwierciedla zagadkę polskiego losu. Zmusza do refleksji, stawia nas przed pytaniami: Co to znaczy być Polakiem? Co jako Polacy mamy z własnym istnieniem i naszą wolnością uczynić? Jaki kształt i formę im nadać? Konstytucja 3 Maja jest dziełem radykalnie współczesnym i przyszłościowym. Wielkim projektem. Konstytucja. Stała się wzorcem dojrzałego myślenia republikańskiego, którego tak często nam dzisiaj brakuje. W sensie politycznym oznacza, że ceną wolności jest odpowiedzialność, a nagrodą godność wolnego obywatela. Konstytucja 3 maja skreśliła 25-letni projekt przekształcenia Polski, miała być prawem wielkiej przemiany ojczyzny. Wprowadzając do wewnętrzna prawa regułę cyklicznej zmiany, ojcowie Konstytucji uznali historyczne prawo otwarte, które nigdy nie zostało zrealizowane i którego sens nadal jest aktualny. Celem tej przemiany jest ułatwienie nobilitacji mieszczan i dopuszczenie szlachty. Do zawodów kupieckich i rzemieślniczych, miało być ustanowienie narodu. Wprowadzając konstytucję, jej ojcowie rozumieli tajemnicę sukcesu politycznej reformy. Wiedzieli, że siła leży w kompromisie i wzajemnym zaufaniu. Z tego też powodu ościenne państwa uznały ten akt za tak groźny i wymagający rozwiązania ostatecznego likwidacji narodu polskiego. Los Konstytucji jest też metaforą polskiego losu, upadła przez zdradę elit, które godność stanu szlacheckiego w Polsce wolały wymienić na cudzoziemskie tytuły. Konstytucji bronił lud przeciwko możnym. To lud, stan średni i drobna szlachta doceniali wagę. Starożytnych wolności. Czego Konstytucja 3 maja uczy nas dziś? Konstytucja 3 maja uczy nas rzeczy elementarnych: że nie ma wolności bez energicznego rządu i egzekwowanego prawa, że nie ma wolności bez wspólnoty narodowej. Pokazuje nam, że wszyscy obywatele są obrońcami całości państwa i swobód narodowych. Szanowni Państwo. Nasze pokolenie od lat wraca do Konstytucji jako wzorca, źródła moralnego odrodzenia i pokrzepienia narodu. Obecność nas wszystkich na placu Jana Pawła II świadczy, że nasze pokolenie i pokolenia następne będą pielęgnować pamięć i wartości przekazane przez twórców Konstytucji 3 Maja. Konstytucja stanowi dla nas wzór i rodzaj zobowiązania. Do realizacji zadań naszych czasów, nadania właściwego wymiaru słowom takim jak wspólnota, postawa obywatelska musimy ograniczyć przejawy polskiego indywidualizmu, podejmować działania oparte o dialog i gotowość do kompromisu, traktując Polskę jako nadrzędne dobro. Dziękuję. Dzisiaj obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, tzw. ustawy rządowej. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie nowoczesną ustawą zasadniczą. Konstytucja ta była zgodna z obowiązującymi wówczas ideami oświecenia. W, XVII, w XVIII wieku nasz kraj pogrążony był w chaosie i w anarchii. System polityczny był sparaliżowany, powszechne było przekupstwo posłów i magnaterii przez mocarstwa ościenne. Król Stanisław August Poniatowski praktycznie nie posiadał żadnej władzy. Armia była szczątkowa. Gospodarka kraju była w ruinie. W 1772 roku mocarstwa ościenne dokonały pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Kraj nasz chylił się ku upadkowi. W okresie Sejmu Wielkiego, zwanego też Sejmem Czteroletnim, postanowiono przeprowadzić fundamentalne reformy kraju. Owocem tego była Konstytucja 3 maja z roku 1791. Szereg zmian która wprowadziła konstytucja w życiu politycznym, gospodarczym i ustrojowym naszego kraju, spowodowało, iż dokonała się bezkrwawa rewolucja o charakterze demokratycznym. W historiografii Konstytucja 3 Maja plasuje się obok rewolucji francuskiej i amerykańskiej jako trzecią najważniejszą rewolucję współczesnego świata. Z tego miejsca ja, Bernadetta Krynicka, poseł na Sejm 8 kadencji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Składam hołd Ojcom Konstytucji 3 maja, posłom Sejmu Wielkiego, Andrzejowi Zamojskiemu, Józefowi Wibickiemu, Janowi Potockiemu, Franciszkowi Jeziorskiemu, Józefowi Pawlikowskiemu i najwypędniejszym z nich Stanisławowi Staszycowi i Hugo Kołętajowi. Posłowie ci, mimo przeciwnościom, dzięki wiedzy, doświadczeniu, kulturze politycznej, a przede wszystkim wielkiej miłości do ojczyzny, doprowadzili do uchwalenia tej znamienitej ustawy. Od tego czasu minęło 225 lat. Na przestrzeni wieków naród nasz złożył wielką taninę krwi za zachowanie niepodległości i wolności. Nasi bracia walczyli i ginęli również za idee zawarte w Konstytucji 3 maja. Dzisiaj, gdy żyjemy w wolnej Polsce, nie możemy zapomnieć o minionych czasach. Gdyż historia lubi się powtarzać. Nie możemy dopuścić do nowej targowicy. Cały czas należy pracować nad naprawą kraju, nad tym, aby w Polsce żyło się lepiej, aby ludzie byli szczęśliwi. To jest między innymi rola obecnego Sejmu. W Polsce obecnie mamy wiele wybitnych postaci na miarę autorów Konstytucji 3 Maja, którzy pracują nad reformą kraju, lecz żeby reformy wprowadzić w życie. I przyniosły one zamierzony skutek. Potrzebna nam jest jedność, współpraca i dobra wola. Wszyscy powinniśmy pracować pro publico bono dla po dobra Polski. Jedynym kryterium powinna być miłość do ojczyzny. Przy wspólnym, mądrym działaniu i z Bożą pomocą nasz kraj odbuduje swoją potęgę sprzed wieków tak, jak marzyli ojcowie Konstytucji 3 maja. Uchwalenie Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Konstytucja ta wpłynęła zasadniczo na kształt wczesnej Rzeczypospolitej, dzisiaj źródłem naszej dumy, ale i refleksji o teraźniejszości i przyszłości naszej ojczyzny. Autorzy Konstytucji działali w warunkach skrajnie niesprzyjających, mieli licznych wrogów nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w ościennych mocarstwach Rosji, Prusach i Austrii. Dzięki kompromisowi pomiędzy zwalczającymi się stronictwami patriotycznym oraz królewskim udało się przygotować ostateczny dokument. Konstytucję będącą próbą radykalnego uzdrowienia państwa uchwalono 3 maja 1791 roku. Zgodnie z duchem oświecenia wzmacniała ona suwerenność i stabilność Rzeczypospolitej obojga narodów. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberą veto i wolną elekcję wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Miastom i mieszczanom nadała nowe prawa. Pod opiekę prawa i rządu krajowego wzięła ludność wiejską, powołując armię, do której tradycji nawiązuje obecnie Wojsko Polskie stworzyła fundament pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Konstytucja w znacznej części była redagowana przez wybitnego publicystę Hugona Kołontaja. Jej język jest więc bardziej literacki niż urzędowy. Dlatego można w niej dostrzec nie tylko wartość merytoryczną, ale też estetyczną. Ustawa zasadnicza z 3 maja spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm znacznej części Polaków. Niosła nadzieję na przemiany, których konieczność była coraz powszechniejsza. Była wielkim i ważnym krokiem ku nowoczesności, dlatego bardzo szybko urosła do rangi symbolu. Jednak próba przeprowadzenia zawartych w niej reform została szybko zniweczona. Do dziś pozostaje symbolem reform i niepodległościowych tradycji państwa polskiego. Szanowni mieszkańcy Łomży, dziś obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Oddajemy hołd jej twórcom, przypominamy zawarte w niej idee. Dziś wiemy, że jej znaczenie trudno przecenić. Na pewno wpłynęła ona na prestiż naszego kraju, bo była to pierwsza demokratyczna konstytucja w Europie i druga na świecie. Pamięć o niej pomagała kolejnym pokoleniom Polaków podtrzymać dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Dla nas współczesnych Polaków stanowi ona dziedzictwo narodowe, jest źródłem pięknych, patriotycznych postaw, inspiracją do działania dla dobra Ojczyzny i Narodu. Konstytucja to akt, który może się podobać lub nie, można go krytykować, zmieniać, ale konstytucja wymaga szacunku. Szanujmy ją więc tak jak szanujemy godło, flagę i hymn narodowy. Drodzy Państwo, Dziękuję za wspólne uczestniczenie święta 3 maja. Życzę Państwu, by wspomnienie tamtych wydarzeń było impulsem do dumy i narodowej refleksji. Pamiętajmy, że wolność nie jest tylko przywilejem, ale jest naszym zadaniem. Starajmy się z tej wolności korzystać odpowiedzialnie. Dziękuję. Spotykamy się dzisiaj w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji zwanej Konstytucją 3 maja. Akt, który. Porządkował wiele nieuregulowanych dotąd spraw, ale też budził wiele kontrowersji wśród różnych stanów. To, co udało się naszym przodkom, tak naprawdę było bardzo ważne w tym czasie i też daje nam wiele refleksji, że to, co się udało zdobyć naszym przodkom, o to powinniśmy ciągle dbać, pielęgnować to. Dziękuję w imieniu zarządu województwa podlaskiego na czele z marszałkiem województwa, panem Jerzym Leszczyńskim, władzom samorządowym miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego za to, że spotykamy się tutaj, by godnie i dostojnie świętować kolejną rocznicę. I to też skłania nas do refleksji, że musimy naprawdę mocno o te wartości dbać i nie tylko my sami, ale też przekazywać kolejnym pokoleniom. Wolność nie jest dana na zawsze, a wiemy, że im mniej pamięci, będzie im mniej troski, o to może stać się to przyczyną do tego, by ktoś próbował tę słabość wykorzystać. Życzę wszystkim zebranym miłego świętowania. I cieszmy się z tego, że możemy świętować swobodnie, że nie ma żadnych zakazów, jak było to czynione przed laty. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.